Siemaneczko, ja jestem PPTM Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj jesteście przy kawach. Przepraszam, przy jałuszkach. No kupiłem jałuszki, udało się za 600 zł od firmy wyczasnąć. Takie ładne jałuszki, oczywiście mleczne. 32,5 tysiąca wyszło do mnie. Całkowity koszt jałówek. Bez transportu, bo transport. Jesteśmy troszeczkę bardziej rozliczeni z tym pod względem, że to pieści się odchowają wszystkie te trzy jałuszki, czyli w miesiącu kwietniu, mamy kwiecień w maju, dopiero płacę za transport, wszystko. Tak się jakoś udaliśmy dziwnie, to no, ja nie unikam to. Więc jałuszki są ładnie kupione, piękne. Ale się to lecimy, bo dzisiaj żyto zebrane, więc czas na wapnowanie. Tak, proszę Państwa, trzeba powapnować. Miało być w ogóle co innego. Przepraszam na odcinku, ale powiem szczerze, tak. Tak mnie kurwa zmogło dzisiaj. Nic nie mogę, nic nie mogę robić. Tak to można powiedzieć. A my się pewnie nagram tego farminga i to wszystko. Tak naprawdę. Bo jestem tak kurwa wyciężony, za przeproszeniem. Wszystko jakieś choroby ataku wam się dorywały. Biegunka, wymioty, wszystko. Osłownie na wszystko. Ledwie kurwa siedzę, ale chcę nagrać. Bo jeszcze jeden odcinek. Nie wiem, jak to jest tam drugim odcinkiem. Właśnie na kanał z Storage Hunter Simulator. Jak nie, to chociaż to nie będziecie mieli. Bo nie chciałbym tego. To jest wszystko dla mnie najważniejsze, tak? Wiadomo, że teraz raczej nie będzie wygodności pod względem właśnie 22, no bo 25 już przedpremiera, bo już od Riota, chłopaków z MST i to wszystko. Więc tutaj może być problem. Czekajcie sekundę. Dobra, musiałem poprawić mikrofon, bo ogólnie zainwestowałem mikrofon właśnie teraz do nagrywek troszeczkę bardziej teoretycznie lepszy. Zobaczymy w praktyce, jak to nie wyglądało. Daj Boże, żeby jednak te pieniążki nie poszły na manę, bo to jest Endorphi, mikrofon tak nie na statywie, tylko chciałem powiedzieć na ramieniu, ale to jest normalnie tutaj na tym stojaku oryginalnym, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało po nagraniu, bo tego wam powiem szczerze, że jeszcze nie dostawałem, bo mówię, ja cię robiłem, ja Boga kocham, chyba już po 18 wstałem, w sensie takim, że w ogóle z łóżka się udało wyrwać. Tak naprawdę. Przepraszam bardzo, to się odjebało. Ej, to jest kurna mać. Ej, bez jaj. Liczyła mi się w pami. Ej, no bez jaj. Ej, o chuj chodzi. Nie, no to nie jest moje, czekajcie. Zaraz to sobie naprawimy, bo ja nie będę tutaj kombinował z tym wszystkim, tylko teraz bym sobie chciał znaleźć tego moda, żeby to usuwać wszystko. To by było trawa, tak? Nie mapa pola. To byłaby trawa, tak? Wapno, nie, wapno mamy zostać. Nie wiem, co się to za przeproszeniem odjebało. Nie wnikam. A naprawiamy i lecimy dalej. No, takie jakieś bugi. Wychodziło, nie wiem, czy to jest przez to, że troszkę tawy było. Nie wiem, nie wnikam i nie będę wnikał. Chyba lecimy. Tutaj trzeba nie dość pewnie sporo nasypać tego wapna. No myślę gdzieś. Kurwa, nawet nie wiem jakim, przepraszam, nie wiem jakim biegiem będę teraz miał jeździć. Teraz tak, po pierwsze, 12 metrów masz szerokości. O Jezu, naprawdę jestem tak kurwa wycieńczony dzisiaj. Zresztą naprawdę nie wiem, czy nie pikituje kurna. A no wstałem jeszcze jako taką, kurwa, funkcjonował. Dzisiaj teraz, wieczorem, od godziny 10. Na 10, jak mnie kurwa zmogło, tak nic, dosłownie nic nie da się, no po prostu nadchodzić. Aby tylko tyle, że o ile, no kim na to szkabłem, kurwa z 20 razy w ciągu dnia,
Czekajcie, to byłby tak, tak. Takie 7. Tak, my to kejsy można sobie rozwozić. Na to wapno. No, bo jednak wapno samo w sobie jest lekkie, więc może będzie lepiej. Czekajcie, teraz widzę, że jeszcze troszeczkę mam dźwięki. Nie patrzcie się na to, bo tam dlaczego. Dźwięki, dźwięki, dźwięki. Dźwięki pojazdów. O. Będzie git teraz, będzie git. Tak, ja tego wapna trzeba będzie wydać. Zresztą nie wiem, tak w sumie. Mam jednak nie dać tych 10. On tak 8 na godzinę. Nie, to 8 na godzinę już będzie. Suma summarum, powinienem jechać trochę więcej z tym wapnem. Ale tutaj do ilości chcę dać naprawdę sporo. Bo i tak wiem, że tej łódki, to co mi przywieźli, to jest ile? 14, około 20 ton. Nie, że mi nie starczy. Ale podejrzewam, że zaraz będzie tu można zamówić kolejną łódkę właśnie z wapnem i rozniesiemy sobie to na spokojnie później poza odcinkiem. Troszeczkę to mi mówię zmogło, miałem trochę te roboty tutaj nadgonić, ten stan zdrowotny, to wszystko dopiero troszeczkę mi przychodzi, się napierdalać, nic nie mogę praktycznie zjeść. Na śniadanie może ten skromkiem, może dwa kromki chleba. Na obiad może skromkę, może dwa też. Jeśli to można powiedzieć, się musi człowiek najadł, bo zjadł, bo to zjadł, to już zwrócił od razu. No więc tutaj ciężko jest powiedzieć, jak to będzie. Myślę, że już w sobotnich odcinek będzie troszeczkę lepszy, jak będę go na niedzielę. No i teraz premierka 25 wyszła, jakby nie było. Znaczy premierka, przepraszam, bardziej ci co mogli dostali, czyli tak, chłopaki z MST, Riot, Jankus, Janinka bodajże i tak dalej, chyba Maka Collins, ale nie chcę zgadywać, no parę osób dostało, no jednak to są kanały, które mają na pewno więcej subów, więc dostały tutaj tego farminga bez żadnych tutaj zamknięcia, tak to powiem. Więc naprawdę fajnie i to tak szybko w sumie, więc teraz podejrzewam, że te moje odcinki teraz pewnie, które teraz aktualnie nagrywam, być może będą mniej oglądane, co my taki przeskok mam, nie wiem co się dzieje. Podejrzewam, że mniej tutaj oglądalności, bo jednak premiera 25 to jest taki fenomen, może powiedzieć w pewnym sensie, i raczej wątpię, że ktoś na ten moment będzie chciał obejrzeć. No bo ogólnie nie oszukujmy się, wszyscy co mają już tak zwaną dyspensę, tam możliwość nagrania. Wreszcie piątki to nagrywali wreszcie piątkę. Macie chłopaki z MST, Jankus, no znaczy wiadomo, że Jankus to też, ale chodzi w MST, no ale cały komplet MST, tak to powiem. Janinka, Konic, bodajże też chyba tam wyskoczył. Rajut w ogóle to ma live'a, no chyba od długiej godziny. Właśnie na kanale z Farminga, bo chyba 12 bądź 13 chyba, tak, ja nie wiem jak to powiedzieć, dyspensa kurna zeszła. Nie chcę tego zgadywać słów, jak tam się mówi. Więc tu zeszło to embargo bardziej, o, tego słowa mi brakowało. Embargo wyszło właśnie, zeszło już i mogli sobie to nagrać. I chodziło 4 dni prędzej, mimo wszystko, niż tak jak to było planowane, bo zawsze było chyba 2 dni przed premierą, więc podejrzewam, że tak, w niedzielę będą grać powinna na nas, tak, Bolek podobno ma w niedzielę, miał w niedzielę, nie wiem czy biał. Do tego, ta na sobotę ma mieć, czyli dzisiaj. Do tego jeszcze, pewnie, no Bolek, Bączek, przepraszam, będzie miał jeszcze live'a urodzinowego, na 10-lecie bodajże kanału już. Więc wszystko będzie warte prawdopodobnie Farming 25, no nie ma co się oszukiwać. Zaraz to będzie na propsie, tak to powiem. 25. Więc tutaj też podejrzewam, że ja to będę chciał ciągnąć. No i mimo wszystkiego będę chciał ciągnąć tą serię, mimo oglądalności, czy będzie, czy nie będzie, będę chciał to ciągnąć. Z tego względu, że ja się bardzo z tą kręciłem serię, żeby teraz to odpuszczać sobie. serię. Mam nadzieję, że tak to, jak powiedziałem, tak będzie po prostu, że nie, psów na wiatr nie rzucę i
I jeśli się nic nie odwali, to wszystko będzie dobrze, tak? Pod tym względem. Czekajcie, czy ja bym teraz mógł sobie doładować te wapno? Tak sobie teraz zastanawiam się, bo... Może tak zrobimy, doładujemy sobie te wapno. I powinno być raczej pusto już, ewentualnie tam troszeczkę co będzie, to najwyżej się przełoży i też wszystko będzie dobrze. Patrzcie, no... O to kurwa, kaman. Czekajcie, czy ja coś mam tutaj ustawione w tej tym? No puste, kurwa, puste miało być. A nie rozumiem, o co kurna kaman? Może ktoś mi napisać, o co to kurna chodzi? Człowiek sobie kulturalnie siedzi, chce nagrać sobie odcinek i kurna nie może nagrać odcinka, bo coś się dobuguje. To wy... Spierdalam jako to myślę. Ale nic, to człowiek nie poradzi. Ogólnie pól jeszcze mam dwa do ściania na wapnem. No co, teraz niestety nie mógł sobie dać obornika, bo teraz będę chciał w najmniej teraz... wysadzić kukurydzę. Więc... tak to jest. Więc... zasadzić kukurydzę, więc trzeba będzie... No to pewnie bezrokowo, ewentualnie zawiązałem rzepko prawie. No nie wiem, zobaczymy, też trzeba to przekminić, też ta quest. Po prostu jakoś to mieć z bani. Chyba tak, a zajebałem już pum. Masz żadne z bani. No tak, pierwsze, nie zmieści mi się na bank wszystko na rzutnik. Trzeba nie pewnie raczej zawieść. Trzeba zawieźć tutaj wszystko na ten, na gospodarstwo. To jest taki na 700 kilo. No nic, no nic. Właśnie tak, tak, mam tylko po samym pożytym życie. Mam właśnie teraz tylko rozszerzyć nawóz, jeszcze nie nawóz, przepraszam. Mówię, jestem taki skojarzony przez to wszystko, że to jeszcze troszeczkę mi tam pomogło to nieco. Ogólnie patrzcie, mam taką szczepę. Przepraszam, kurna, mówię, przepraszam, myli mi się wszystko. Mamy tutaj pięknie kwiecmę zrobioną, jeszcze wiadomo, trzeba to dobrze to unieść. No i mamy tutaj 42% w szczepie. Wtedy nas spokojnie robię, więc to nie jest tak aż źle, można powiedzieć. Na tym wszystkim. Trzeba się popytać, czy tutaj sąsiadu nie chciał sprzedać tego pola. Więc tutaj też będzie fajnie. Chciałbym jeszcze kupić gdzieś jakieś pole pod kukurydzę, pod ewentualnie swoje. Więc tutaj będzie dość ciekawie, no ale ci to wyjdzie. Na to mamy kurna taki budżet, taki dość ograniczony by nie było. I zarówno no, nie stać na zbytnio na nic, bo 43 tysiące to chyba to opłacić za wapno, bo jeszcze wapno to będzie godzina na granicach 2000 za wapno, do tego będzie. Do tego jeszcze właśnie na upłacę za cielaki. A więc tutaj na spokojnie trzeba sobie te pieniądze przytrzymać. A na zasadzie nawet nie mamy teraz co tutaj dorzucić. Czekajcie, bo widzę, że mam enkodowanie przeciążone, co mi kurwa, jak kolokwialnie. Bo nie wiem o co kaman. Oj, komputerek, ty chyba już idziesz na tak zwane żyletki chyba już. 60? Nie. Nie wiem o co chodzi z tym komputerem teraz. No, karta graficzna też ma 76-70% zużycia. Nie jest jakoś prosto męczona. Więc niech mi nie o to chodzi. Uj, nie. Dobra, mało ważne. Ważne, że jest. Jakoś tam trzeba to nagrać. Nagrywać najpierw. No dzisiaj na razie kejsik sobie miał, nie latać w sumie z tym orzutnikiem, ale że mam kuźwa spięty osprzęt, można powiedzieć, nie cenia do klasa. No to mówię, stwierdziłem, że nie będę to cudował, nie będę teraz odpinał tego klasa od tego i niech ten orzutnik, jeden czy dwa orzutniki, nie sobie ten kejs pociągnie, no bo jednak wcześniej ciągnął tutaj te orzutniki, a teraz nie może, to trochę tam było śmieszne, więc sobie tak mnie stwierdziłem. W sumie na razie nie żałuję, bo naprawdę ten case naprawdę sobie daje naprawdę fajnie radę. Nawet z takim urzędnikiem 13-tonowym, jak on ma własnej masy, własnej chyba około 5 ton. I
I ma 105 koni. Nie, 115 chyba koni. Ma. Case. A sobie zobaczę. To jest niby na odcinko, bo odcinek powinien tak nie robić, ale ja sobie chcę zobaczyć. On nie ma koni, 115, dobra. 115 koni, dobrze. Wiadomo. Gdzie nie powinno być na takim odcinku jak ja wiem, chociaż kurna. To jest tylko nagrywanie, to też jest inna bajka, nie ma co też płakać na tym, co ten człowiek ma i ile godzin, i ile wartość ma dana maszyna, bo to i tak jest później indywidualnie dostawiane właśnie przy sprzedaży danej maszyny. A teraz miał być Głębosz, teraz miałem pożyczyć jeszcze Głębosza właśnie pod tutaj uprawkę. Ale powiem szczerze, że jest troszeczkę ciężko, bo właśnie był szefu, mój znajomy teraz aktualny. No, powiem szczerze, że teraz ma sam zapierdziel tym i pytał się, czy jeśli coś się stanie z jeleniem jego, bo on ma jelenia, to się 15 godzin, był pokazany kiedyś na odcinku. Więc żebym go powiem kasę nie pożyczył, kurna, nie głupio się nie pytaj, ale czego przyjeżdża i go bierz, bo wiemy, musimy mieć dobyte szachty właśnie, żeby po prostu jeden drugiemu pomagał w tym wszystkim, bo no, chciałbym no, żyć z każdym miałem jak najlepiej, by móc w późniejszym czasie to wszystko rozwinąć jeszcze bardziej, no bo chciałem taką tetycznie spółkę wejść. Już o nich mam, przyczepę zbieram co mam, teraz jeszcze bym się dowiedział z kimś na rzeczkarnie, by kupić rzeczkarnię na spółkę, czy samemu, a ktoś kupi zestawy. O Jezu. To już by było wszystko indywidualnie ustawione. No ale ta rzeczkarnia też by się przydała. Nie oszukujmy się, bo w tym roku będziemy mieli jedno, dwa, trzy pola w samej kukurydzy. I prawdopodobnie ziemniówki w tym roku nie będzie. O Jezu. Ja też nie wiem ile tej pyzny zostało, tak szczerze mówiąc. A sobie pójdziemy, chyba później zobaczymy na koniec, bo jak to będzie wyglądało. No, czekajcie się, muszę wykam wody napić. Dobra, o, to mi się podoba. Wyciszanie na tym, na mikrofonie, piękna sprawa. Aby chodnąć, wyciszyć i się zmienia tylko kolory. Jest elegancko, kuzik. Teraz może można by komfortowo to wszystko ogarnąć. Dobra. Tak precyzyjnie to nie musimy tego rzucać. Ciekawe, ja też nie mam tego wapna wymagane. Nie. Dobra. Czekaj, bo to nam może klapę zamknął, kurwa, bo jak policja zapie, to będziemy u siebie mandat. Zobaczmy sobie, kurwa, podjechał. Powinienem tu jest... właśnie... nie to chciałem. Chciałem skręcić Pawło, nie wiem czemu nie chciał mi ludzi zadziałać. Robię dobrze. Nie wiem. Nie odbiło mi tutaj. Chodź tam. Należy było, dobrze. A Pawło, teraz tak. Chcę zobaczyć się te kieszonki tu jest, ale tutaj podejrzewam, że jeszcze koło 500. 554. To praktycznie te kieszonki nie duże, bo wiadomo. To jest jako dodatek. Ta kieszonka z kukurydzy. Tutaj było 2, kolejne się 5, koło 5 ton kukurydzy na paszowóz. No i tam, ale wiadomo, teraz listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Pół roku jeszcze gdzieś do mniej więcej do tego, to powinno mi to pójść, bo to było 700 koło 800 ton kukurydzy, więc tutaj myślę, że jeszcze to lepiej będzie pociągnięte w późniejszym czasie. To się uda jakoś mniej więcej ogarnąć. Dobra, teraz jakoś kurwa to zrobić, żebyśmy te GPS-a dobrze dopali. Chyba sobie rozłóżmy. Opa.
Andrzej, kurwa, zwolnij. No, jaka jest to, ma co robić? A że nie widziałem nic tak mocno do roboty, ale jednak ma dość sporo ten do roboty, żeby to uciągnąć. No i to będzie już połączone w intymnie pole, żeby to było wszystko zrobione tutaj w tym życiu. Ja podpokojedzę, tam będzie skończ soja na tym dwóch kawałkach. Jakoś tam sobie to będziemy powoli ogarniać. Mam taką cichą nadzieję, że niedziela, poniedziałek, jeśli wszystko, daj Boże, żeby już tu na nic mniej więcej nie zapało, bo chyba się wykończę, chyba. Jeszcze to mówię, tak jestem już wypompowany z tym wszystkim, ale no nic, za dużo nie poradzi. W sensie lata 15 razy kurwa na godzinę do kibla. Nie no, 4 razy na godzinę do kibla się kurwa latało, więc to się nie ma co dziwić, że człowiek już jest wypompowany całkowicie kurwa ze wszystkiego. Że się ma siły. Ja tylko żeby jeszcze coś tam pewnie chwilę obejrzę i kładę się, że mimo że jest 20:15, pewnie podejrzewam, że zaraz pójdę się kurwa kłaść, tylko zobaczę, czy jeszcze wszystko będzie w moim układnym porządku. Mało ważne, ja nie przedłużam. W pierwszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, to zostawcie komentarz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do drugiego odcinka. Na razie, cześć.